Na zawarcie małżeństwa zdecydowali się w początku lat 70. minionego stulecia i choć czas, który spędzili wspólnie, miewał cienie i blaski, to przeszli przez 5 dekad wspólnego życia dzięki miłości, wzajemnemu szacunkowi i wspólnemu celowi – wychowaniu dzieci. 11 par zostało dzisiaj uhonorowanych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez prezydenta RP, a wręczenia ich dokonał również prezydent, tyle że Suwałk. Chciałbym w imieniu suwalskiego samorządu swoim własnym bardzo serdecznie Państwu podziękować za to, że jesteście razem, że stanowicie ten dobry wzór do naśladowania dla młodych ludzi. Dzisiaj nam tego trzeba, szczególnie w dobie, kiedy bardzo dużo związków małżeńskich rozpada się. 50 lat wspólnego życia to ogrom czasu. Współczesne małżeństwa nie są tak zdeterminowane, by wkładać dużo wysiłku we wzajemne kompromisy, w dogadywanie się czy wytrwałość. Niemal 40% współczesnych małżeństw rozpada się i nie ma reguły. Czasem po kilku, kilkunastu miesiącach, czasem po paru czy parunastu latach. Nasi bohaterowie podejście do swoich związków i wzajemnie do siebie mają zgoła inne. Jest recepta na 50-letni związek. Zdrowie, miłość. A pani jak myśli? No chyba to samo, aby było zdrowie i spokój, miłość. Żeby taki związek długo przetrwał, to trzeba się wzajemnie rozumieć i się szanować wzajemnie. To jest taka podstawa, bo są różne sytuacje, człowiek się kłóci czasami i różnie to się przeżywa, no ale szacunek i ta myśl o tej rodzinie, o wychowaniu dzieci, to najważniejsze było w naszym życiu, praca oczywiście. Nie wiem, nie ma jakiejś złotej recepty, chyba żeby tyle lat być razem. Po prostu trzeba, mówię, no, się szanować nawzajem. Jakaś ta miłość, przywiązanie, to wszystko już potem zostaje na te starsze lata. I tak się przeżywa to wszystko. A najtrudniejsze momenty w Państwa związku? Chyba raczej nie było takich momentów. Bardzo trudnych to raczej nie było. No. Były, no wiadomo, tak jak różne sytuacje, ale takich już jakichś krytycznych sytuacji to nie mieliśmy, tak żeby stawiać jakieś tam różne na ostrzu noża czy coś, nie. To chyba duże zrozumienie z obu stron. Są różne chwile w życiu, prawda? Lepsze i gorsze. No i wie pani, trzeba te takie gorsze chwile jakoś przemóc, żeby wrócić do normalności. Proszę mi powiedzieć, mąż taki dobry, czy to pani taka cierpliwa? No raczej ja jestem cierpliwa. Dziękuję. Proszę panią, jeszcze chciałem dodać, że pochodzimy z bardzo starej suwalskiej rodziny. Moje korzenie mamy drzewo genealogiczne, które od 1730 roku. Mieszkamy w tym samym miejscu, na ulicy Gałaja. Jak mówią sami jubilaci, gdyby dzisiaj mieli po raz kolejny zdecydować o wspólnej drodze życia, powiedzieliby? Ja myślę, że tak. Nie bardzo. Na pewno tak. Myślę, że tak. Dzisiaj na pewno tak. Po tylu latach, po tylu doświadczeniach, taką praktykę przejść, to raczej tak. I to właśnie o tych związkach świadczy najlepiej. Wszystkim jubilatom życzymy tego, co najlepsze.